Hallo Kuba, wie geht's? Sprichst du Deutsch? Ja, genau, alles gut. Perfekt. Oczywiście pół żartem, pół serio tak trochę to pytanie, ale wiemy dlaczego. To twoje ostatnie dni w Polsce. Za chwilę udajesz się do Niemiec, do Bundesligi. Jak się czujesz? Jak się czuję? No teraz korzystam z urlopu tak naprawdę. Tam wiadomo, rozpiska z Wolfsburga jest, którą trzeba realizować, ale raczej ona jest luźna, bo wiadomo, że w tym sezonie zagrałem bardzo dużo meczy, bardzo dużo minut w nogach. Od 15 czerwca tak naprawdę po reprezentacji dostałem wolne, 2 tygodnie. Także no nic, no, korzystam z tego, żeby w Wolfsburgu pojawić się i w jak najlepszej formie, wiadomo, kondycyjnej, którą oczywiście też wyrobię przez okres przygotowawczy tam, ale żeby od razu pokazać się z jak najlepszej strony. Także na chwilę obecną korzystam z urlopu i nie za bardzo może myślę jeszcze o tym wyjeździe, ale z tyłu głowy oczywiście organizacyjne kwestie trzeba mieć. O Bundesligę pewnie cię jeszcze dopytam na koniec naszej rozmowy, ale teraz Szombierki Bytom, miejsce wyjątkowe, ale właśnie, czy wyjątkowe wciąż? To jest pytanie do ciebie. Oczywiście, że tak. Tutaj będzie, myślę, że przez całe moje życie będzie to miejsce wyjątkowe, bo tutaj się wszystko zaczęło. Tutaj spędziłem 7 lat w akademii. Na pewno teraz dzieciaki mają zdecydowanie lepiej. Jest sztuczne boisko, którego ja też nie doczekałem. Graliśmy tutaj na górnym boisku, czasami tutaj na dole, gdzie pierwsza drużyna. Oczywiście wspomnienia niesamowite i zawsze tutaj wracam z pełnym uśmiechem, bo no to jest miejsce, gdzie tak naprawdę zaczęła się moja, powiedzmy, przygoda z piłką i już nie licząc podwórka gdzieś tutaj na Rudzie Śląskiej, gdzie się grało z chłopakami, z przyjaciółmi. Tutaj się wszystko zaczęło i zawsze tutaj będą moje korzenie, także nigdy tego nie zapomnę. Pamiętasz, jakie miałeś wtedy marzenia jako młody chłopak? Znaczy marzenia? Myślę, że dopiero tak po drugim czy trzecim roku, kiedy byłem tutaj w Szombierkach, gdzieś ten mój talent się objawił, bo na początku nie byłem zawodnikiem. Wiadomo, grałem może z 2 lata starszymi chłopakami, bo mój brat był starszy i zawsze mama tak to robiła, żeby wspólnie na trening jeździć, żeby nie było osobnych czy osobnych godzinach, to zawsze z bratem, zawsze ze starszymi trenowałem i nie było z tym problemu. Odstawałem trochę, wiadomo, fizycznie, jeśli chodzi o chłopaków. Dopiero mówię, później się to objawiło, ten talent. Nawet pamiętam mecz, w którym taki był przełomowy, myślę, dla mnie też, jeśli chodzi o wiarę samego siebie. Także te marzenia chłopak miał, żeby zagrać w reprezentacji. Takim, na pewno może do tego dojdziemy, ale idolem był wtedy Kuba Baszykowski, kapitan reprezentacji Polski. Na pewno też później oczywiście, jak bardziej się w to głębiłem, jako człowiek też dla mnie inspiracja, także na nim się wzorowałem i tutaj wszyscy mówili, że kiedyś ja będę takim Kubą Baszykowskim na skrzydle. Także na razie mam 3 występy w prezentacji, 1 bramkę i liczę na to, że tych występów będzie zdecydowanie więcej i tych bramek i asyst również. No i w wieku 12 lat pojawiła się Akademia Lecha Poznań. Pamiętasz, kiedy pojawił się ten pomysł? Jak do tego doszło? Kto za tym stał? Tak, no głównie zaczęło się to przez to, że były te reprezentacje Śląska, Mazowieckie, Wielkopolskie i były turnieje Mistrzostw Polski w kategoriach i myślę, że tam scout wypatrzył mnie, zadzwonił, dostał numer od mamy, nie wiadomo, oczywiście oni, to już jest ich tajemnica, jak to dostają, ale był telefon do mamy, że jestem zaproszony na testy, bo oczywiście tam maila trzeba było podać, zaproszenie zostało wysłane oficjalne, tutaj do klubu też, także Lech zgłosił się jako pierwszy, tak naprawdę, jeśli chodzi o moją osobę. No, bardzo duży klub, w tamtym roku robił Mistrzostwo Polski. Ostatnie, no teraz zrobiliśmy wtedy, teraz drugie, odkąd to pamiętam, także fajna historia. No i nic, no pojechałem na testy, oczywiście byłem też w Legii Warszawa na testach, które no nie za bardzo się udały, chociaż to jest już na dłuższą historię, myślę, opowieść. Kiedyś. Może kiedyś. Oczywiście też w moim bliskim, mojemu sercu, któremu kibicuję od zawsze, jest Górnik Zabrze, ale wtedy Górnik też spadał do pierwszej ligi. Dobrze to, myślę, jeśli chodzi o infrastrukturę, dobrze nie wyglądało o szkolenie takiej młodzieży tak naprawdę, no bo nie było zaplecza, a w Lechu było wszystko, bo we Wronkach niczego chłopakowi, który chce profesjonalnie uprawiać piłkę nożną i grać na jakimś poziomie, nie potrzeba. Teraz to wygląda tam zdecydowanie lepiej, oczywiście nowa akademia otwarta prawdopodobnie od września, także chłopaki będą mieli z czego korzystać. Ja tego nie doświadczyłem, ale na pewno powoli mój transfer to sfinansował, także to mnie cieszy, że kolejne talenty będą w Lechu i tak to się wszystko zaczęło. Pamiętasz osobę, może osoby, które na początku przygody w Lechu pomagały ci najbardziej? Pani Teresa Dąbrowska, którą zawsze będę wspominał, moja druga mama.
która wzięła mnie mocno pod skrzydła tam. To była pani profesor już na emeryturze, ale oczywiście zajmowała się w Lechu, jeśli chodzi o pomoc matematyczną, bo była nauczycielką matematyki. Tutaj no, dzięki głównej jej mierze też zdałem maturę, myślę. Wiadomo, mógłbym wymieniać trenerów, też trener, myślę, że główny też trener Buchiński, którego miałem bardzo dużo lat w akademii, jeśli chodzi o trenera. Największy staż z nim miałem, to myślę, że on miał też bardzo duży wpływ, ale nie chciałbym tu faworyzować, bo każdy się do tego przyczynił i tu bym musiał naprawdę listę osób zrobić, żeby wszystkich wymienić. Jasne. Była akademia, były rezerwy, no i w końcu nadszedł ten dzień, gdzie zadebiutowałeś w Ekstraklasie. 102 minuty spędziłeś na boisku, tak, doczytałam, tak. Przygotowałam się, to był mecz z Jagiellonią. Tak jest. Jak się wtedy czułeś? Była trema, był stres? Znaczy, na pewno trener Żura wtedy, dzień przed meczem, mówił mi to, że może zagram od początku, ale zastanawia się, czy też Maciej Makuszewski wtedy zagra, czy ja, także nic nie wiedziałem, dowiedziałem się na odprawie, że to ja gram w tym meczu. Oczywiście lekki stres był, żeby zagrać przy Bułgarskiej, debut mieć przy Bułgarskiej, to naprawdę niesamowite uczucie. Jeszcze wynikło tak, że były parę kontuzji, zagrałem cały mecz, było 1-1, ale dobrze ten mecz wspominam, myślę, że nieźle się zaprezentowałem na tle Ekstraklasy wtedy, także na pewno mile będę do tego wracał. Pewnie Mistrzostwo Polski to będzie, ale może się mylę. Który moment podczas całej twojej przygody w Lechu będziesz wspominał tak najcieplej w serduchu? No, oczywiście, że no, feta po ostatnim meczu, bo to było moje marzenie, bo w każdej kategorii w Lechu coś zdobywałem z każdym rocznikiem, czy to awans rezerw, czy Mistrzostw Polski U19, U17, czy niżej, wygrywałem wszystko i w każdej drużynie gdzieś zaistniałem, także liczyłem na to, że tu uda się to też przełożyć. Przegraliśmy Puchar Polski z Rakowem i każdy myślał, że już się nie uda i Raków idzie po ten dublet, ale ja wierzyłem w to, że to my zdobędziemy to Mistrzostwo Polski i tutaj się śmiejemy z prezesem. Prezes mnie właśnie pocieszał po meczu z Rakowem, że Kubuś, wy zrobicie mistrza, zobaczysz. I tak się stało, także tutaj są słowa prorocze i cieszę się z tego, bo to było niesamowite. Ta radość ludzi niesamowita, no, to na pewno zostanie do końca życia i chciałbym to jak najszybciej przeżyć znowu, choć wiadomo, teraz będzie to trochę cięższe, ale no myślę, że to te chwile zostaną do końca życia. Muszę o tym powiedzieć. Zostałeś młodzieżowcem sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy. Spodziewałeś się, czy sądziłeś, że ta konkurencja będzie trochę na wyższym poziomie? Czy na wyższym poziomie? No oczywiście, no, pierwszą statuetkę bodajże w sierpniu, tak? Czy w lipcu chyba jeszcze. W pierwszym miesiącu zdobyłem statuetkę. Ten sezon, start sezonu miałem bardzo dobry i... Najwięcej goli, najwięcej asyst, najczęściej występowałeś w 11 kolejki, więc no, można było się chyba spodziewać. No tak, no myślę, że no też się już pod koniec tego spodziewałem, że taka nagroda może... Mogę dostać taką nagrodę, chociaż wiadomo, ja zawsze powtarzam, że no, piłka nożna to jest sport zespołowy, a nie indywidualny. I to się dla mnie głównie liczy, żeby wyniki zespołu były bardzo dobre. A jak się oczywiście uda utrzymać fajną formę i dostawać nagrody indywidualne, to jest tylko dodatek do tego. Także bardzo się z tego cieszę, że taką nagrodę udało mi się osiągnąć w tym moim ostatnim sezonie obecnie w Ekstraklasie, także mogę wyjeżdżać z podniesioną głową. Twoje odejście do Bundesligi po zdobyciu Mistrzostwa Polski, to z Lechem Poznań, jest porównywane przez ekspertów, trenerów do odejścia Roberta Lewandowskiego, też z Lecha, też do Bundesligi w 2010 roku. Jak ty się do tego odnosisz? No oczywiście można porównywać, że tak samo jak Robert odchodzi jako mistrz Polski z Lecha Poznań do Bundesligi, do klubu. Wtedy też Borussia była średniakiem gdzieś w środku tabeli bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Wolfsburg na pewno teraz ma podobnie, chociaż ma ambitniejsze cele, także chciałbym, żeby potoczyła się kariera tak jak u Roberta i żebym był główną postacią reprezentacji, jak i klubu, w którym będę grał, czyli Wolfsburg. Także wszystko zależy ode mnie, wszystko jest w moich rękach. Podsumowując wątek Lecha Poznań, na pewno klub ukształtował cię jako piłkarza, ale też ten pobyt w akademii pewnie jako młodego człowieka. Tak, oczywiście, że tak. Każdy rok spędzony w Lechu Poznań ukształtował mnie jako osobę, jako człowieka, jako piłkarza. Mnóstwo osób, oczywiście, która mi pomogła, miała w tym zasługę. Liczę na to, że kolejne lata teraz w Wolfsburgu, czy to w innym klubie, przyniosą równie dobrze efekty, bo
Myślę, że kariera piłkarza jest bardzo ważna, ale głównie trzeba być dobrym człowiekiem i to myślę, że zostawiłem w Poznaniu i każdy będzie to bardzo mile wspominał i wracał do tych chwil, także osobiście też nie mam sobie nic do zarzucenia, więc liczę na to, że w Wolfsburgu równie dobrze mnie odbiorą. Było trochę o piłce, było trochę wspomnień, to ja bym chciała dowiedzieć się, jaki prywatnie jest Jakub Kamiński, co w wolnych chwilach lubisz robić? No tych chwil jest mało, ale najbardziej lubię się położyć spać, drzemkę sobie zrobić, dobrze zjeść, może jakiś film pooglądać, coś takiego. Jaka kuchnia najbardziej? Śląska. Rolada, kluski, kapusta modra, także to jest moje jedzenie. Regionalnie. A co Kuba Kamiński najbardziej w sobie lubi? Myślę, że taką otwartość do ludzi. I to, co powiedziałem wcześniej, takie bycia dobrym człowiekiem, żeby ludzie dobrze mnie odbierali. Myślę, że to jest takie moja główna cecha. A jak pomyślisz sobie o swojej karierze, o tym, co zrobiłeś do tej pory, jakie masz plany, to co dzisiaj przekazałbyś młodym chłopakom, którzy mają wielkie cele, ambicje na przyszłość? Czy trzeba wierzyć do końca w swoje marzenia, to, co sobie zaplanują, nie zniechęcać się, bo ja też miałem moment, kiedy zniechęciłem się do piłki, chciałem zakończyć już grę w piłkę, tylko wiadomo, tam na podwórku, ale gdzieś ta determinacja i charakter pozwolił mi na to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Wiadomo, że dochodzi tego dużo szczęścia, też trzeba mieć zdrowie do tego wszystkiego, jak to u sportowca, ale myślę, że determinacja i charakter w tym dążeniu do celów, które sobie wszyscy założą, no to im tylko pomoże i myślę, że to są takie główne cechy. Mówiłeś wcześniej o Kubie Błaszczykowskim, że kiedyś był takim twoim idolem. A jak jest teraz? Jest taka osoba? Nadal jest, to jest cały czas będzie mój idol, myślę. Jako osoba, jako piłkarz jeszcze aktualnie grający, wiadomo, jest po ciężkiej kontuzji, ale miejmy nadzieję, że zobaczymy go na boiskach. Ale taką główną inspiracją do gry w piłkę był, no myślę, że to nie będzie zaskoczenia, Ronaldinho, czyli Brazylijczyk, który robił no, cuda z piłką na boisku i on tak zaszczepił we mnie taką chęć zagrania w piłkę, także myślę, że wybrałbym go, jeśli chodzi o taką inspirację i pokochanie piłki. Czego ci życzyć na ten pierwszy sezon w Bundeslidze? Oczywiście dużo minut na pewno, bo to jest główny cel, żeby walczyć sobie pierwszy skład w Wolfsburgu, no ale trzeba zacząć od tego, żeby łapać te minuty, żeby pokazać je trenerowi. Jest teraz nowy trener Niko Kovács i każdy ma czystą kartę, ja też, także liczę na to, że w tym okresie przygotowawczym sobie wywalczę skład i będę łapał kolejne minuty, no bo no, cel numer jeden na pewno jest, tak jak powiedziałem, wywalczenie składu w Wolfsburgu, ale no, z tyłu głowy mam to, że chcę pojechać na Mundial do Kataru i walczyć o jak najlepsze miejsce, także to jest nieodłączny mój cel na te pół roku, ale no, ja powiedziałem sobie w piłce, że nie będę zakładał rzeczy, bo to się dzieje tak szybko i nieprzewidywalnie, że po prostu no, nie da się tych takich celów może dalekosiężnych postawić, bo dużo czynników musi na to wpływać, dużo szczęścia, zdrowie. Liczę na to, że jak najszybciej się zaaklimatyzuję w Wolfsburgu i zacznę grać. A czy w tej aklimatyzacji pomaga Bartosz Białek, który już Wolfsburg no, zna całkiem dobrze? No tak, oczywiście. No, Biały na pewno mi na początku mocno pomoże, bo już jest tam bodajże 2,5 roku. Liczę na to, że wprowadzi mnie do szatni i zapozna z chłopakami i ta aklimatyzacja przebiegnie, tak jak powiedziałem, sprawnie i szybko. To czego ci życzyć na te najbliższe dni? Zdrowia, spokoju? Zdrowia, spokoju, wypoczynku i żeby z czystą głową wejść do Wolfsburga i walczyć o skład. Dziękuję ci bardzo za czas. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję.